Cześć, z tej strony Mike, witam w najnowszych Kryptoniosach Light. Czy z powodu szczepionki będzie korekta na Bitcoinie? A może teraz opór będzie dopiero na rynku kryptowalut wartym bilion dolarów? A z kolei szef SEC odchodzi skąd cem roku? Czy to znaczy, że będą ETF-y na Bitcoinie? O tym i o wielu kolejnych informacjach dowiecie się w najnowszym wydaniu Kryptoniosów. Zapraszam na wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain. Zaczynamy! Na początku bitcoin.org, Piotr Sobiecki, Polkadot najpopularniejszą siecią do stekowania. Blockchain Polkadot jest najpopularniejszą siecią, jeśli chodzi o stake według The Block Research. W grę wchodzi wartość, wartość w tokenach DOT na prawie 3 miliardy dolarów. Tu macie różnego rodzaju, zobaczcie, informacje, jest Polkadot, Cardano, Tezos, EOS i tak dalej, i tak dalej. Prawie 3 miliardy dolarów w postaci tokenów Polkadotów, w postaci tokenów DOT, czyli natywnego tokena Polkadota, są w tej chwili na stake'u, oczywiście później mamy Cardano i tak dalej. Zobaczymy oczywiście, jak będzie to wyglądać, jeżeli wejdzie Ethereum 2.0. Na razie musimy zaczekać, ale bardzo fajna informacja dla Polkadota. Przechodzimy sobie dalej. Informacje z za wielkiej wody. Senator USA chce promować Bitcoina. Bitcoin ma nowego adwokata uszytu władzy w USA. Chodzi oczywiście o panią senator e, Cynthię Lumis, która oczywiście jest senatorem Elektem. W ABC News w tej stacji w programie GMA. Free What You Need to Know wypowiedziała się na temat, na temat Bitcoina. Ja już kiedyś, kiedyś mówiłem o właśnie zakup w 2013 roku. Kiedyś, kiedyś już o niej mówiłem, wspominałem w newsach. I słuchajcie, to jest też kolejna sprawa. Pamiętajcie, że z każdymi kolejnymi wyborami następuje wymiana pokoleń. W Stanach Zjednoczonych bardzo dużo młodych osób też startowało, czy chociaż tam chyba w Senacie, żeby zostać senatorem, jest jakieś ograniczenie wiekowe, tak mi się przynajmniej wydaje. <laughs> Tylko w Polsce leśne dziadki siedzą dalej. Przechodzimy sobie dalej. Ryzyko korekty, e, ryzyko korekty rośnie wraz z pozytywnymi informacjami na temat szpionek koronawirusa. Tym razem wypuściła to Moderna. Pojawiła się nowa szczepionka, co ciekawe szczepionka ma mieć nawet jeszcze większą skuteczność. Podobno właśnie 94,5 nawet 95% na oczywiście podstawowych testach. Co ciekawe nie będzie musiała być przechowywana w temperaturze minus 70 stopni. Oczywiście święta informacja dla rynku, ale niektórzy mówią, że Bitcoin może dostać korekty. No to jest przy założeniu oczywiście, że Bitcoin został potraktowany jako store of value. No, <laughs> możemy na spokojnie to obserwować, zobaczyć. Na razie z tego, co widzę tutaj, Bitcoin przebił z powrotem 16 tysięcy dolarów. 16,715. Słuchajcie, czy za chwilę zobaczymy 17 tysięcy dolarów? Powiem Wam szczerze, zobaczenie w tym tygodniu 17 i ustabilizowanie się na 17, może nie gwarantuje, bo to jest złe słowo, gwarantują to tylko skamerzy, ale bardzo mocno uwiarygadnia nam ATH w tym roku. To mogłoby być bardzo ciekawe. Zobaczymy? Oczywiście, Niektórzy twierdzą, że tylko nie będzie spadał, ja uważam, że absolutnie wcale nie ma wcale nie ma takich możliwości. No, a zobaczymy, z tymi szczepionkami, oczywiście jest tu bardzo wielkie ryzyko, bo jest to w ogóle rekord wszechczasów jeśli chodzi o szczepionki, i oczywiście pojawia się bardzo dużo teorii spiskowych. Przechodzimy sobie dalej. Miliard, bilion dolarów w postaci market capu jest kolejnym wielkim oporem dla bitcoina, tak twierdzi analityk Bloomberga. W tej chwili dla porównania market cap bitcoina to jest 400, znaczy całego rynku to jest 480 miliardów dolarów, sam bitcoin 309 miliardów dolarów. Pamiętam, że na szczycie 2017 roku to było około 800 kilkudziesięciu miliardów dolarów, cały rynek oczywiście ten rynek wyglądał zupełnie inaczej. Ale teraz, oczywiście, zobaczcie. On chyba mówi o samego bitcoina. Stwierdził, że 16 tysięcy szybko zostało, szybko jest odzyskane. Oczywiście, już wiadomo, że odzyskamy. Zbliżamy się do 20 tysięcy za ATH. Oczywiście, w porównaniu do 2017 roku, tych bitcoinów jest zdecydowanie więcej. Jeżeli tu jest 309 miliardów, przy cenie 16, prawie 17 tysięcy. Zobaczcie, jak to wygląda. Ale zobaczcie, jak nam się zazieleniło automatycznie. Zobaczcie, co się stało z Litecoinem. Litecoin 14,37 W ciągu 24 godzin, oczywiście, zobaczcie w ciągu, w ciągu tych 7 dni, jest zdecydowanie lepiej. Dasz 10% nam urósł, ale oczywiście, zobaczcie, Uniswap, chociaż wcześniej była pompka. Zobaczymy jeszcze świnia, tak z ciekawości, gdzie jest świnia. Nawet świnia nam urosła. 1% cały wielkie wzrosty. Analityk Bloomberga twierdzi, że Bitcoin będzie rósł w 2021 roku. I oczywiście tutaj 20 tysięcy dolarów to jest podstawowe wyzwanie, a później kolejnym krokiem jest miliard, bilion dolarów w postaci market capu. Zobaczymy, będziemy obserwować, ja myślę, że miliard dolarów to wcale to będzie oczywiście jakiś opór, ale myślę, że miliard, bilion. A I 10 bilionów dolarów oczywiście to też jest w zasięgu całego rynku. Przechodzimy sobie dalej. Dwa, Dash twierdzi, że niepoprawnie go skato, skategoryzowano i jak ShapeShift usuwał Privacy Coins. Został usunięty Dash, został usunięty Z Z Zcash i oczywiście zastanawiają się nad przyszłością prywatnych coinów na giełdach. Dash oczywiście jest i taki, i taki można powiedzieć. Oczywiście usunięto Monero, Zcasha, Dasha itd., itd., co ciekawe, tu jest też wspomniane o tym, że Skarbówka zaoferowała bounty w wysokości 625 tysięcy dolarów dla każdego, kto potrafi złamać prywatność Monero i śledzić, i śledzić, e, e, śledzić właśnie Monero. Gdzieś tam były jakieś, że niby nie jest takie anonimowe, ale jak na razie nikomu się nie udało. I zobaczcie, za akce, akceptacja anonimowości ulepszonych kryptow, właściwie to jest akceptacja tych ulepszonych anonimowością kryptowalut, czyli anonymity Enhanced, e, Enhanced to nie powinno być przez CH, e, kryptowalut, czyli AECs, takich jak Monero, Dash i Zcash, przez e, małe biznesy, a także darknety, zwiększyła użycie tego typu wirtualnej waluty. Oczywiście dyskutowano i tak dalej. Regulatorzy się bardzo mocno obawiają i dlatego są właśnie delistowane, e, delistowane te koiny a oczywiście Shapeshift odmówił komentarza, ale CEO Dash Core Group powiedział, że ona została, Dash Network została oznaczona jako privacy coin w 2014 roku, ale oczywiście sieć, i to jest dużo, dużo więcej, że to jest dodatek, a nie główne działanie, to nie jest jak Monero. No i faktycznie z tym Dashem tak jest, no ja nie przewiduję tu jakichś wielkich, wiecie, to jest takie trochę bolszewickie, ja bym powiedział, to jest takie bolszewickie myślenie, czyli jeżeli używasz prywatnej koina, to na pewno już musisz coś oszukiwać. Nie rozumieją, że ludzie chcą mieć prywatność, ludzie chcą mieć, chcą mieć anonimowość. To nie jest tak, tak? To, 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 że ty używasz Monero, to nie znaczy, że jesteś przestępcą. A bolszewicy lubią tak kategorizować, tak? Dzisiaj widziałem, że to taka wypowiedź, jeżeli nie jesteś antyfaszystą, jeżeli nie jesteś w Antifie, to jesteś hitlerowcem, tak? Nazistą. No, no, no. Ech, tylko wziąć łeb i młotkiem, tak? Raz i dwa i trzy. Przechodzimy sobie dalej, kolejna informacja. Jay Clayton ustąpi z szefowania agencji SEC pod koniec tego roku, czyli będzie zmiana w agencji Giełd i papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Pełnił on tą rolę ponad 3,5 roku. Jay Clayton, oczywiście, zobaczcie od maja 2017 roku. A nie, zobaczcie, to nie jest pod koniec. Pod koniec, tak, year's end? Ale to jest napisane, że będzie opuszczał pod koniec 2021 roku, no więc nie wiem, czy to się pomylili, czy faktycznie. No oczywiście za jego szefowania agencja SEC wzięła się bardzo mocno za kryptowaluty. Między innymi ten 70-letni test Huawei tutaj testowano, bardzo dużo ukarano i zobaczcie. 14 miliardów dolarów jakichś tam rekompensat finansowych, 4,68 miliarda dolarów w samym roku 2020, 2020 a także zwrócono inwestorom 3,5 miliarda dolarów. No, zobaczymy, kto będzie. Zobaczymy, kto będzie oczywiście. Kto będzie kolejnym, ale zobaczcie, jest informacja, że. Ten prokurator generalny William Barr ogłosił, iż Clayton będzie służył jako ten attorney, czyli prokurator, można powiedzieć, komisarz tego południowego dystryktu Nowego Jorku. Bo pytanie, czy to jest awans, czy nie awans, ciekawa sprawa, ale 21 rok no zastanawiam się, czy tu nie ma błędu. Być może 21. Zobaczymy. Przechodzimy sobie dalej. Kryptofirmy wcale nie raportują i nie dostosowują się na szeroką skalę do travel rule. Tak twierdzi tutaj komisarz z FATF. Pan oczywiście David Lewis, który jest sekretarzem, a także jakiś tam przedstawicielem grupy G20, jeśli chodzi o FATF, twierdzi, że kryptofirmy dalej mają jeszcze długą drogę, jeśli chodzi o dostosowanie. Cóż można tu powiedzieć? Nie będę go artykułów wam czytał. O co w tym wszystkim chodzi? FATF wprowadził coś takiego, co nazywa się Travel Rule, czyli giełdy miałyby pomiędzy sobą wysyłać informacje, wszystkie WASPy, czyli Virtual Asset Services Provider. Niektórzy mówili, że to będzie dotyczyło też portfeli. W świecie krypto jest to ciężko wymusić, o ile na giełdach łatwiej, no to portfel każdy może sobie skompilować z kodu źródłowego i go używać. Ryzyko jest takie, że nawet dojdzie do podziału giełd i na przykład na giełdę. Regulowaną nie będziesz mógł przesłać yy, na przykład środków z jakiejś innej giełdy nieregulowanej. No, ciężko powiedzieć, jaka będzie przyszłość. Oni oczywiście chcieliby kontrolować wszystko, wiadomo, kontrola nad pieniądzem, rzeczą nadrzędną, ale jak na razie giełdy specjalnie się śpieszą z tym wszystkim. Co ciekawe, pamiętajcie, że to są tylko wytyczne. Państwa wcale nie muszą wprowadzać tych. Reguły FATF oczywiście no, w większości wprowadzają. Przechodzimy sobie na wschód i kirgistański bank centralny opracowuje szkic sprawa kryptowalut, jeśli chodzi o cały przemysł kryptowalutowy. Solidne kryptoregulacje w końcu nadchodzą do Kirgistanu. Oczywiście jest to centralnoazjatycki kraj, chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, gdzieś tam macie Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, ta coś tam jeszcze Stan, Tatarstan i tak dalej. Nie ma tam w tej chwili regulacji. Zobaczcie brak regulacji i chaotyczna natura rynku kryptowalut jest oczywiście szkodliwa. Bank uważa, że trzeba to uregulować. Na razie jest na razie jest w taki sposób, że coś tam się zakopanie chyba o ile dobrze pamiętam to w Kirgistanie zakazano kopania kryptowalut i zrobiono coś takiego, że zamknięto wszystkie kopalnie, zablokowano niektóre mysiki. Skamerzy z, z Ice Rock Mining uciekali gdzieś do sąsiednich tych, i okazało się, że e, trzeba czekać na regulacje. Zobaczymy. To taka Republika Bananowa, tylko że na wschodzie. Przechodzimy sobie dalej. Krypto kierownicy potrzebują większego ubezpieczenia, jeśli chodzi o odpowiedzialność. Liability Insurance. Jeśli chodzi o regulację i konieczności, jak bankowość, krypto przedsiębiorcy nigdy zawsze mieli najłatwiej. Nie, że nie zawsze mieli najłatwiej. Haven't always had the easiest time. Oczywiście, słuchajcie, chodzi o pewnego rodzaju z tego, co tu widzę, odpowiedzialność za różnego rodzaju decyzje, tak? Zobaczcie, kryptowalutowe firmy cierpią z doskonałego Storm of Swords, który utrudnia im uzyskanie ubezpieczenia D&O Insurance, to jest to ubezpieczenie właśnie od jakichś tam różnych, różnych tych. Zobaczcie, ciężko jest uzyskać D&O Insurance. Ze względu na COVID-19 firmy ubezpieczeniowe wcale nie chcą zapewniać ten D&O Insurance. Z tego co rozumiem to D&O Insurance to jest to jest różnego rodzaju ubezpieczenie od jakichś tam szkód. Tak tak mi, się, tak mi się wydaje, że to jest ubezpieczenie różnego rodzaju szkód. Chodzi o to, że no każda. Baczmy, coś ciekawe, właśnie. Aż tak sprawdzimy. Wiecie co? Aż sobie tak z ciekawości sprawdzę, co to jest D&O Insurance. To jest. Directors, a nie. To D&O to jest Directors and Officers, czyli to jest ubezpieczenie. Ubezpieczenie można powiedzieć o C, jakbym tak, ja tak to nazwał, czyli generalnie ubezpieczenie ubezpieczenie przed różnego rodzaju, właśnie, odpowiedzialnością. Tak to chyba nazwać DNO, czyli odpowiedzialności cywilnej. No i oczywiście chodzi o różnego rodzaju skamy, o różnego rodzaju tego typu rzeczy, błędne decyzje, żeby później firmy ich nie mogły pociągnąć. Ciężko im takie ubezpieczenie uzyskać, wcale się nie dziwię. No ale zobaczymy co z tym wszystkim co z tym wszystkim będzie. Zobaczcie właśnie niepewność regulacyjna, niezrozumienie kryptowalutowe i tak dalej. Firmy ubezpieczeniowe na razie to najchętniej ubezpieczają. Chociaż są krypto już firmy ubezpieczeniowe mamy Bitgo, innego różnego rodzaju, różnego rodzaju właśnie takie różne usługi custody. Myślę, że to kwestia czasu, no rynek nie znosi pustki. Rynek nie znosi pustki, ale myślę, że to się zacznie od przede wszystkim od pracowników tych największych giełd. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo. Zobaczcie. Kierownik działu marketingu w Microsoftcie dołącza do platformy gamingowej Engine, aby oczywiście przewodzić przewodzić tutaj działowi, który będzie zajmował się wejściem w branżę enterprise, czyli tych wielkich przedsiębiorstw. Pan oczywiście, ogłoszono to w poniedziałek, Alex Salomon, który ostatnio pracował w Microsoftie i był, zobaczcie, w Azurze, był Product Marketing Director na zachodnią Europę. Dołączył do Engina jako Executive Director of Enterprise Platforms, czyli jakiś dyrektor, wicedyrektor platform typu Enterprise. Chodzi oczywiście o nap napędzenie, napędzenie różnego rodzaju tutaj biznesu Enterprise. Zobaczcie, że Salomon prowadził development i uruchomienie Azure Heroes. To jest bazująca na blockchainie gra kolekcjonerska, e, która została zbudowana, aby z zin zinicja inicjatyzować, chyba tak to należy powiedzieć, budowanie na Azurze. No, powiem Wam, świetny ruch dla engina. Zastanawiam się, czy w jakikolwiek sposób ta informacja wpłynęła. Zaraz sobie zobaczymy. Engine Coin, 88 miejsce. No, powiem szczerze, engine jakoś w ciągu roku oczywiście urósł do dolara o 113% do Bitcoina o 11. Jakoś niespecjalnie właśnie, ja chciałem zobaczyć QSP. Tak z ciekawości, czy ten quantstamp w ciągu miesiąca stracił 135% do Bitcoina, 5% do dolara to w sumie dobrze, że go może za dużo tutaj 30 dni, bo tego quantstampa miałem kupić. No cały czas jest dobra okazja. Kolejna informacja, proszę bardzo. VChain z kolejną nagrodą w Chinach zdobył nagrodę Green Innovation Technology, czyli jeśli chodzi o innowację w zakresie zielonej energii. Oczywiście jest to platforma przyjazna przedsiębiorcom, publiczna, platforma blockchainowa. Ogłoszono, iż zdobyli właśnie Innovative Green Technology, taką nagrodę na China Green Economy Summit 2020. Było oczywiście to w Shenzhen, w jakimś tam centrum targów, był tam we współpracy z chińskim rządem i bardzo fajna, bardzo fajna informacja dla Wiczejna, bardzo taka rozpoznawana. Chińczycy oczywiście, Chińczycy oczywiście wspierają swoich bardzo, bardzo można powiedzieć fajnie. Ostatnio uruchomiono Blockchain Enabled Sustainability Solution, Zbudowana jest na właśnie VeChainie jako blockchain as a service, czyli blockchain jako usługa, taka platforma, rozwiązanie właśnie dedykowane zielonym biznesom, energii, źródłom odnawialnym i tego typu rzeczy. No słuchajcie, VeChaina, jak VeChaina, ja tam trochę mam, zobaczymy co z tego wszystkiego będzie, zobaczcie, takie informacje jakoś specjalnie. Niestety na rynek krypto w większości to jest spekulacja, przechodzimy sobie dalej, uważajcie na fejkową aplikację na Uniswapie. Która jest na Google Play i pobrano już ponad 5000 razy tą fałszywą aplikację. Została ona oflagowana przez użytkownika na Redditie. Ja już chyba o tym mówiłem, coś mi się wydaje. To jest News 13, no ale zawsze warto zobaczcie, Tak ta aplikacja wygląda: Uniswap, Swap, Tokens and Supply Liquidity. Oczywiście to jest ten prawdziwy Uniswap. Nie ściągajcie tego gówna. A, dwa razy powtórzyć newsa takiego to nie szkoda, także uważajcie, żebyście poprawne aplikacje ściągali, żeby później biedy nie było. Przechodzimy sobie dalej, cyfrowy dolar, euro, yuan będą paliwem rakietowym dla Bitcoina, tak przewiduje Brian Kelly z CNBC. Ciekawe, ciekawe stwierdzenie, słuchajcie, okazuje się, że Bitcoin będzie bardzo atrakcyjny ze względu na to, że ma ograniczoną ilość. Nie mogę, nie wyobrażam sobie, aby Europejski Bank Centralny wypuścił cyfrową walutę, która będzie miała ograniczoną ilość. <laughs> Uważam także, że będzie zdecydowanie łatwiej drukować cyfrowe pieniądze, i to jest świetna informacja dla Bitcoina. No, słuchajcie, patrzcie, całkowita wartość rynku złota, które istnieje, to jest 10 bilionów dolarów. Jeżeli Bitcoin. Jeżeli Bitcoin przerwie ten, ten rynek złota, jeżeli w pewnym momencie. To oczywiście zobaczcie, 300 miliardów dolarów to jest złym, złą liczbą, na którą patrzymy. No, powiem wam szczerze, bardzo fajne informacje. Oczywiście się zgadzam całkowicie. Fiaty, mają to do siebie, że mają inflację. I co z tego, że one będą cyfrowe, jak one i tak już są cyfrowe, to są zapiski, tak? Chociaż ten sąd w Europie powiedział, że. Gotówka jest prawem każdego człowieka, jak oni nazywają tą prawem podstawowym. To jest też dobre stwierdzenie. No ale inflacja tu nie zwolni. Cały czas będą dodrukować, będzie brr, 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 coraz bardziej. Przechodzimy sobie dalej. Fidelity broni Bitcoina przed krytykami. Co ciekawe, Fidelity został założony w 1946 roku, ale jego dywizja kryptowalutowa oczywiście wspiera Bitcoina. W ostatnim artykule opublikowanym na fidelitydigitalassets.com, który tutaj nazywa się Addressing Persisting Bitcoin Criticism, czyli odnoszenie się do istniejącego, do trwającej do krytyki Bitcoina, dyrektor badań Ria Butoria badał tą krytykę i odnosił się do niej. Bitcoin jest unikalnym cyfrowym aktywem. W cały czas powiększającym się cyfrowym świecie, i trzeba zagłębić się niżej niż, tą, niż na, na tej powierzchni, aby zrozumieć jego cechy, cechy źródłowe, a także różnego rodzaju trade-offs, czyli jakieś tam, co poświęcono, za co poświęcano i tak dalej. Sześć punktów bronienia Bitcoina. Zobaczcie, pierwszym punktem, który został zaadresowany, jest to. Ruchliwość wartości, który je, która jest zdefiniowana jako kompromis, który tworzy perfekcyjną elastyczność. Drugi punkt to oczywiście Bitcoin nie jest dobry, jeśli chodzi o płatności, i oczywiście, i oczywiście tutaj nie ma co dyskutować: to nie jest peer to peer elektronika system. Trzecim punktem to jest high energy consumption. To jest bzdura, ponieważ Bitcoin w większości jest kopany na, na, tej, na zielonej energii. Później zobaczcie. The use of BTC for paying uh, or financial illegal activities. Kolejna bzdura. Dolar amerykański, oczywiście, uh, oczywiście jest najlepszym źródłem, jeśli chodzi o oszustwa. Piąty punkt: lack, lack of an underlying that gives the value to BTC, czyli brak podstaw, które napędzają bitcoina. Też kompletna bzdura. Chociażby sam, sama moc, samo bezpieczeństwo bitcoina, trzeba, to jest wartość, którą trzeba uwzględnić. I oczywiście tutaj jest w tej momencie społeczność jest całkiem kompaktowa, niewielka, to się jeszcze rozwinie. No, taka prawda. Oczywiście nie można być ślepym na błędy Bitcoina, między innymi małe bloki i tak dalej. Przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, zobaczcie aplikacja na e, Samsungowa, czy właściwie blockchainowa aplikacja na Samsunga. Zobaczcie, nazywa się to Private Share. Jest to Aplikacja blockchainowa e, taką plotkę ogłosił Sam Mobile. Uruchomienie ma na, na, nastąpić lada chwila. E, bezpieczny transfer plików z jednego urządzenia do drugiego to ciekawe. Tego. E, e, Samsung pozwala na dzielenie się, <laughs> dzielenie się plikami całkowicie prywatnie. Będzie można wysłać, będzie można ustawić, kiedy e, wygaśnie ta aplikacja. Aplikacja mogła być uruchomiona z kolejnym Galaxy S21, który jest, który jest można powiedzieć ustawiony na start 20, w styczniu 2021 roku. No, zobaczymy. Samsung w blockchainie bardzo mocno działał, własny chyba nawet blockchain opublikował, mają telefony. No, zobaczymy. Przechodzimy sobie dalej. Grayscale dalej kupuje bitcoiny, ma już ich 500 tysięcy. Grayscale zakupił 15144 bitcoiny. I jest to równowartość 241 milionów dolarów. Zobaczcie, Grayscale Bitcoin Trust urósł do ponad 8 miliardów dolarów. Jest to oczywiście wzrost wartości, gdzie było tylko 6 milionów dolarów. Mają oni w tej chwili ponad 500 tysięcy, dokładnie 506 tysięcy BTC, a 481 tysięcy jest w Grayscale Bitcoin Trust. Oczywiście mają też oni prawie 10 miliardów dolarów w postaci innych kryptowalutowych funduszy, ale oczywiście 80, a nie to nie innych, to w sumie oni mają prawie 10 miliardów, z czego 80% jest w bitcoinie. I teraz pytanie, czy Grayscale jest problemem dla bitcoina? Mają oni 2%, około 2% całkowitej ilości. No i oczywiście, co by się stało w momencie, gdy oni zaczęliby sprzedawać? No to można się zastanowić, no generalnie wielkie portfele od zawsze były problemem dla Bitcoina, bo słuchajcie, płynność Bitcoina nie jest jakaś specjalnie duża. Jeżeli spojrzymy sobie na płynność Bitcoina, to powiedzmy nasz wolumen to jest około 20 miliardów dolarów. No i to jest bardzo w jakiejś części fejkowy wolumen. Tu podają, zobaczcie, płynność jest podawana, że to jest około jednego miliarda dolarów, no więc rzucenie większej ilości oczywiście spowoduje spadek. Ceny z drugiej strony, co będziemy narzekać, taniej się kupi. To już było, to już było. Przechodzimy sobie dalej. Tutaj analityk City Banku mówi, iż celem Bitcoina jest 318 tysięcy dolarów. Bitcoin pokazuje charakterystykę złota z lat 70 To jest ciekawa sprawa. I jeden właśnie zrobił tutaj analizę tego bitcoina, Analityk City Banku. Porównał to oczywiście do złota z lat 70. i stwierdził, że 318 tysięcy dolarów jest ceną docelową. Oczywiście spotkało się to zarówno z klakierami, jak i ze sceptycyzmem. No i cóż można powiedzieć? No, tu jest, zobaczcie, wtedy. Bitcoin 447 dolarów to porównał oczywiście w maju 2016 roku, gdy spotkał się z tym naczelnym ekonomistą City Banku. Teraz Bitcoin 16 tysięcy, City 48 dolarów. No i teraz pytanie, czy uważacie. Czy uważacie, że 318 tysięcy dolarów to jest cel dla Bitcoina? Co ciekawe, mieści się to w moich widełkach, bo ja mówiłem, że ATH kolejne to między 10 a 20 razy poprzedni ATH, czyli 200 do 400 tysięcy dolarów. Oni dali po środku praktycznie 318. Wypowiedzcie się w komentarzach, co o tym sądzicie. Przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, było, było, ich Bitcoin Cash się podzielił. Podzielił się na dwa łańcuchy Bitcoin Cash Note, czyli BCHN, a także Bitcoin Cash ABC. Oczywiście spowodowane to zostało tym, iż społeczność odrzuciła tzw. minor tax, który został zaproponowany przez zespół deweloperski Bitcoina ABC. Zdecydowana większość jest w Bitcoin Cash Note. No, powiem tak, Bitcoin Cash, Shitcoin Cash, tego gówna nie dotykam. I cytując Sfertka Kiepskiego, powiedziałbym tak: wychodzę, ale jak wrócę, proszę, żeby tego gówna tu na stole już nie było, i przechodzimy sobie do ostatniego informacji, ostatniej informacji dzisiejszego dnia. Kukoń stworzy giełdę tokenów NFT. Słuchajcie. Platforma pły, handlu płynnością PULEX pozwala na składanie depozytów tokenów NFT na DEGO Finance i w najbliższym czasie Pulex oficjalnie uruchomiony giełdę NFT. Kukoń stanie się pionerem branży i z całą pewnością przyczyni się w tej w rozwoju w perspektywie niedługoterminowej. To jest oczywiście informacja. Pulex to jest chyba jakaś platforma, która współpracuje z czy jest własnością Kukoina, Kukoń Kukain, Pulex Dego. Tokenów NFT nie będę przedstawiał, ale słuchajcie po raz kolejny. E, świadczy to o tym, że kolejna banieczka nam się szykuje i jest nią NFT, a o tym już powiemy sobie w podsumowaniu. Na początku oczywiście w podsumowaniu coś mi tutaj jakieś kurcze jakieś kurcze tutaj zakłócenia ekranu muszę sobie filtr nałożyć po prostu maseczkę z filtra większą bo tutaj jakieś kosmiczne promieniowanie mnie tła prze, przegania Dobra, chyba o, aż zaczyna mi tutaj zjeżdżać koszulka. Dobra, zostawiamy, to już nie będziemy się tłuszanić. No niestety green screen i brak własnego studia przekłada się. Słuchajcie, wczoraj był stokarz na kryptowoltowej indziej z Majkiem, dodatkowo też bardzo zły moderator. Bardzo fajna rozmowa, bardzo fajnie się gadało. Dzięki Stokarz, że wpadłeś, super. Nie ja no, denerwuje mnie a to, prawdę mówiąc. Także, także super, mam nadzieję, że to nie był ostatni raz, kiedy do nas wpadniesz. E, cóż jeszcze mogę powiedzieć? Dodatkowo mogę powiedzieć też tak. Nagrałem wczoraj też film o tym, dlaczego 1 megabajtowe... Wczoraj? Nie, to było przedwczoraj. 1 megabajtowe bloki Bitcoina hamują jego rozwój. Cóż jeszcze w najbliższym czasie parę zmian być może na kanale Mike Satoshi, być może będę miał pomoc. Zobaczymy, jest jeszcze w trakcie planowania, może więcej odcinków będziecie mieli dzięki temu. Z tego co widziałem, bardzo spodobała Wam się seria prawo kryptowalut. Także kolejne odcinki będą w niedługim czasie. Oczywiście piszcie w komentarzach tam pod tym filmem, piszcie w komentarzach pod tym filmem oczywiście, jakie kolejne tematy mielibyśmy poruszyć. Nie chcą to podatki. Ola nie jest. Radcom podatkowym, tu chodzi o tematy prawne. No ale fajnie to poszło na LinkedInie i tak dalej. Ech, cóż mogę jeszcze powiedzieć? Słuchajcie, no plecy już wróciły, dzisiaj jeszcze odpuściłem siłownię, ale plecy już wróciły do normy. W końcu odnalazłem swoje te kulki takie do masażu, zrobione z piłek tenisowych, także już wszystko wraca. No i cóż jeszcze mogę powiedzieć? Kryptonarod rośnie w siłę, rozwijamy się, tej rewolucji nic nie zatrzyma. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz taktyczny. Z jakimś hashtagiem taktycznym. No i cóż, podrzucajcie hasła, ale ja będę dalej pracował, będę dalej nagrywał, żeby oczywiście jak najwięcej kontentu dla Was tworzyć. No i tyle z mojej strony. Dzięki za to, że jesteście na premierze. Dzięki za to, że oglądacie do końca wszystkie odcinki, także z mojej strony. To tyle. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się. Do następnego razu, a te outro, które się pojawia, niedługo będzie jeszcze dopracowane. Także spokojnie, odrobina cierpliwości.